W ostatnim programie Bez Komentarza gościliśmy przedstawicieli mieszkańców z dzielnicy Ludwików. Ich problemem od wielu już lat jest olbrzymie bajoro nazywane Jeziorem Ludwikowskim, które powstaje na ulicy Robotniczej po każdych większych opadach. Jezioro ciągnie się szerokością całej ulicy na odcinku kilkudziesięciu metrów od przedszkola w kierunku szkoły. Jak łatwo się domyślić, pokonanie trasy suchą stopą nie jest łatwe, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Na zalanej ulicy piesi zmuszeni są niemal do poruszania się po płotach. Problem z przejazdem mają też kierowcy samochodów. Podczas większych ulew głębokość rozlewiska dochodzi nawet do pół metra. Zaproszenie do programu otrzymały też osoby pośrednio z racji pełnionych funkcji odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Radny i członek zarządu powiatu Andrzej Wodziński, odpowiedzialny za podlegające powiatowi drogi oraz radny z dzielnicy Ludwików Wiesław Boroń. Pan Wodziński co prawda przybył na spotkanie, jednak już na wstępie, na dzień dobry, jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, naurągał pozostałym uczestnikom programu. Obraził gości i prowadzącą, nazywając kobiety blondynkami, które nic nie wiedzą i na niczym się nie znają. Po czym wsiadł na rower i odjechał. Irytację radnego spowodowało proste pytanie. Kiedy w końcu poprawi się sytuacja na ludwikowskich ulicach? Radny Wiesław Boroń w ogóle się nie pojawił, usprawiedliwiając swą nieobecność chorobą teściowej. Życzymy jej zdrowia. Tak pięknie, przekonująco mówił na ostatniej sesji Rady Powiatu, jak to dba o estetykę dróg na Ludwikowie, a chętnie pomoże też w tym temacie, jeśli zostanie poproszony także w dzielnicy Białobrzegi. Ale to nie... To mnie powiedziano i powiedziała pani, która może potwierdzić, że ona z obserwacji filmowania widzi, że po co pan to mówi, jak nikt pana nie słucha. Ale drodzy państwo, nawzajem sobie nie przeszkadzajmy. Tak. A pani Ewo, chciałem powiedzieć, że ja na Ludwikowie od 3 lat, już występując różnymi wnioskami do zarządu, dbam o estetykę ulicy Ludwikowskiej, Robotniczej, o estetykę chodników, trawników, wszystkich małych uliczek. I ciągle o to zabiegam. I naprawdę, jeżeli mógłbym pani pomóc w zabieganiu o taką estetykę w dzielnicy Białobrzegi, to proszę mnie zaprosić, ja chętnie pomogę w tym wszystkim. Obaj panowie zostali zaproszeni do programu nie jako osoby prywatne, lecz przedstawiciele urzędów i radni, z nadzieją na merytoryczną rozmowę o uciążliwym dla mieszkańców Ludwikowa problemie. Ich zachowanie świadczy nie tylko o lekceważeniu swoich obowiązków, ale także wyborców, którzy, mamy nadzieję, rozliczą ich już w najbliższym czasie. Nasuwa się też pytanie, czy członek zarządu powiatu, zachowując się w wyżej opisany sposób, reprezentował wyłącznie siebie, czy także urząd, którego jest przedstawicielem, i czy w związku z tym nie powinien ponieść za to konsekwencji. Mieszkańcom Ludwikowa nie pomógł też Marcin Witko, poseł wywodzący się z tej dzielnicy. Czyżby nie przejeżdżał ulicą Robotniczą, a może jest posiadaczem samochodu z wysokim podwoziem, lub problem jest zbyt mały na jego poselską wysokość. W programie wraz z gośćmi zastanawialiśmy się, na ile zasadne było poddawanie remontowi ulicy Świętego Antoniego i ulic Ościennych właśnie teraz. Czy ich stan wymagał tak natychmiastowej interwencji? Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te środki na udrożnienie ulic zapomnianych dzielnic miasta? Ludwikowa, Białobrzegów, Starzyc.
kasowa sprawa, do której doszło przy nagraniu programu na temat ulicy Robotniczej i Ludwikowskiej, jest przeze mnie nie do zaakceptowania. Zawsze obowiązkiem członka zarządu, czy też radnego, czy też mojej osoby jest dobra współpraca z mieszkańcami i z mediami. Nawet przy najtrudniejszych pytaniach musimy udzielać odpowiedzi mediom, przez co udzielamy ją całej grupie mieszkańców. Dlatego jeżeli członek zarządu zachowywał się niewłaściwie, to z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że jest to naganne, a mieszkańców ulicy Robotniczej i Ludwikowskiej chciałbym serdecznie przeprosić i obiecać, że więcej do tego nie dojdzie.